Patronem odcinka jest marka Tatum. Wyjazd, takie opuszczenie kraju, zawsze łączy się z tym poczucie winy. Nawet gdybym wygrała Oscara, to bym była nieszczęśliwa, bo bym chciała dwóch. Moja babcia zawsze mówiła, że co Kasia, kobieta musi być jak lis. Jeśli ta druga osoba, która cię kocha, nie powinna poczuć się zagrożona. Przestałam się grzecznie zachowywać i zaczęłam myśleć. Dzień dobry w moim stylu, a mówiłam wam, że mam takie gościnie i takich gości, nad którymi pracuję czasem latami i miesiącami, żeby się spotkać. No i właśnie po raz kolejny doszło do takiego spotkania i bardzo się cieszę, że dzisiaj możecie ze mną posłuchać aktorki, reżyserki, scenarzystki, pilotki i dziewczyny naprawdę wielu marzeń i talentów. Chodźcie na spotkanie z Kasią Smutniak. Zapraszamy. Cześć Kasiu. Cześć. Chciałabym powiedzieć Nostra Kasia, bo nasza Kasia, bo teraz właśnie pytanie, czyja ty jesteś, nasza polska czy włoska, nawiązuje do tego, że wielokrotnie, kiedy próbowałam spotykać się z tobą we Włoszech i pamiętam nasze ostatnie spotkanie, wynajmowaliśmy jedną z restauracji w Rzymie, która miała przepiękną panoramę miasta i jak zgłosiliśmy jako producenci, że będziemy mieli wywiad z tobą, to cała obsługa mówiła oczywiście dla niej, bo to jest Nostra Kasia, mówili Włosi, wszystko. Więc dzisiaj na początek pytanie, czyja ty jesteś? Wiesz co, to zależy z jednej i z drugiej strony, jak jestem grzeczna. A to zawsze tak wygląda. Znaczy, trochę tu, trochę tam. Chociaż ja generalnie tam, tak naprawdę, to nigdy się nie czułam ichniejsza. Mhm. Nie, że nie dali mi do... Nie, bo Włosi są cudowni generalnie, także nie, ja się tym... Od razu poczułam jak w domu, ale im bardziej człowiek rośnie i dorasta i staje się tą osobą dorosłą, tym bardziej tęskni za korzeniami, tak mi się wydaje. A mogłabyś do nas wrócić? Chciałabyś tu żyć? No, przez ostatnie lata myślałam, że... Nie mam za bardzo do czego wracać. Od 15 października zaczęłam się zastanawiać w mojej głowie, że może to kiedyś będzie możliwe. Nie, że myślę, bo de facto, wiesz, ja... Wszyscy moi praktycznie przyjaciele wyjechali. Byliśmy taką generacją, wiesz, ja się urodziłam 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego. Wszyscy żeśmy wyjechali. Wyjechaliśmy, bo mogliśmy. Po prostu. Dużo wróciło, ale wiesz, te życie jakby... Wiesz, to jest tak, jak masz klasę z liceum i z tej klasy została tylko jedna czy dwie osoby w danym mieście, nie? Pytam oczywiście w kontekście filmu, twojego filmu, którego jesteś scenarzystką, reżyserką, realizatorką i też główną postacią przeprowadzającą nas przez historię tego, co się działo i dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Nazwałaś go Mur po polsku. Taki jest każdy tytuł. To są trzy litery. Nawet dla Włochów powiedziałam, że nie, to jest tytuł w jakimkolwiek języku. Mur, M-U-R. Musi być proste. I chwytliwe, ale to poza tym, że jest prosty tytuł, historia nie jest prosta. Ci wszyscy z nas, którzy śledzili te wydarzenia, mają swoją opinię. Opinie są oczywiście różne w zależności od tego, kto czym był karmiony, jaką informacją. Wstrząsający jest ten film, to znaczy... Myślę o tym dzisiaj, bo jestem na świeżo po obejrzeniu, że wczoraj go oglądałam, myślałam sobie, już mi chyba dzisiaj nic bardziej wstrząsającego nie spotka. Bo oczywiście były takie chwile, że musiałam patrzeć w drugą stronę, bo po prostu nie wszystko da się odzobaczyć. A ponieważ ty tam byłaś, fizycznie, byłaś w lesie, spotkałaś wolontariuszy, osoby zaangażowane w pomoc na miejscu, miałaś kontakt z policją na tych checkpointach, na tych punktach, w których się sprawdzało wszystkich tych, którzy próbowali dostać się do tej strefy, która była zamknięta, tak zwana czerwona strefa. Nagrywaliście pewne rzeczy z ukrycia. Wszystko to, co jest takim obrazem stresu, grozy, napięcia, po prostu tam jest, ale jest też bardzo dużo uczuć i do nich też bym się chciała dzisiaj odwoływać i twoich refleksji osobistych. Po co ty zrobiłaś ten film? Bo to jest tak trudny temat i tak grząski grunt, że trzeba mieć jakiś poważny powód, żeby w to wejść. Po pierwsze zrobiłam, bo nie mogłam zrobić nic innego. Zrobiłam, bo mogłam. I to jest właśnie takie proste.
bo wróciłam do tych takich podstawowych pytań, o których już sobie nie zadajemy. Im bardziej jesteśmy bliscy jakiegokolwiek problemu, tym te pytania wydają się nam coraz bardziej skomplikowane. I są jakieś takie, problematyka robi się niesamowicie skomplikowana i się nawarstwiają różne tematyki, a de facto rzecz jest bardzo prosta. Bo jeśli zadasz sobie konkretne pytanie, to będziesz zmuszona, żeby odpowiedzieć na to pytanie w bardzo prosty sposób. Proste pytanie, prosty sposób. I teraz, wiesz, od wielu, wielu lat, ja sobie też na to pozwoliłam, mieszkając właśnie, wracając, kogo ja jestem, nie? Kim ja jestem, bo de facto do tego się sprowadza, to ja przez wiele lat słyszałam, ale to wiesz, po prostu i pozwalałam sobie na to, ja sobie na to pozwalałam, żeby do mnie docierały słowa typu: wiesz, Kasia, jeśli tutaj nie mieszkasz jednak w kraju, to nie jesteś w stanie do końca zrozumieć niektóre mechanizmy, tak? Jeśli wyjeżdżasz ze swojego kraju, to nie masz do końca prawa wypowiadać się, osądzać, udzielać się. I takie proste wyrażanie opinii staje się zupełnie czymś innym. Jako imigrantka, ta ekonomiczna, klimatyczna, imigrantka nadziei, szczęścia, przyszłości, cholera wie, możemy to nazwać naszą generację w wiele, wiele sposobów, ale de facto my z tego kraju wyjechaliśmy i nasze życie potoczyło się poza granicami tego kraju, który się bardzo zmienił oczywiście, to jest zrozumiałe, tak? Przez te wszystkie lata, ale byliśmy takimi świadkami zewnętrznymi tych zmian. Wiesz, taki wyjazd, takie opuszczenie kraju niesie za sobą zawsze. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny byś z tego kraju musiała czy chciała wyjechać. Czy albo uciekasz, albo chcesz, to zawsze łączy się z tym poczucie winy. Zawsze. Nawet to jest proste do zrozumienia, jeśli ktoś wyjeżdża z własnego miasta, gdzie jest cała rodzina, może z jakiegoś mniejszego miasta, czy jakiegokolwiek miasta, przeprowadza się do innego i to też ponosi za sobą jakieś konsekwencje takie, nie? Może człowiek na początku nie zdaje sobie z tego sprawy, do tego potem powoli dochodzi. Ale wracając do tego, ja po prostu pozwalałam sobie na takie uwagi i w pewnym momencie to się skończyło, jak pojawiła się sytuacja na granicy i po raz kolejny rozmawiając tak z przyjaciółką, z przyjacielem, z rodziną, pozwoliłam sobie powiedzieć, no ale tam umierają dzieci. Rozumiesz? Dzieci. Odpowiedź była po raz setny, ale wiesz, Kasia, ty to trzeba tutaj być, żeby to zrozumieć. I w jakimś sensie to było dla mnie bardzo proste. Więc jaka jest do tego odpowiedź? Jak ja mam się do tego odnieść? I ja nie muszę być na granicy, nie muszę być na Podlasiu, nie muszę być w kraju, nie muszę być nawet w Europie, żeby poczuć się odpowiedzialna za śmierć dziecka w lesie. Tak samo nie muszę być w Iranie, żeby poczuć się odpowiedzialna i poczuć, że mam prawo, żeby się wypowiedzieć, żeby mieć opinię, żeby się interesować sytuacją kobiet w Iranie na przykład, tak samo w Strefie Gazy. To jest globalizacja, to jest to, co chcieliśmy, to jest my jesteśmy częścią świata, świat jest częścią nas. To jest coś, do czego dążyliśmy, a jednak potrafimy odciąć się w taki bardzo prosty sposób, czyli wziąć tylko to, co najlepsze, a to, co najgorsze gdzieś tam zostawić. To już nas nie dotyczy. Tam są takie sceny i tam się działy i dzieją takie rzeczy, tak trudne do zrozumienia w ogóle. I teraz jest pytanie,
Czy to można odzobaczyć, mówiąc takim językiem kolokwialnym? Czy te obrazy, które widziałaś, czy jak się ratować przed tym, żeby po prostu zasnąć, żeby odpocząć, żeby nie myśleć, żeby przytulić własne dzieci, żeby po prostu codziennie rano wstać i żyć. Po prostu, tak zwyczajnie. No nie wiem, może zadasz mi to pytanie za rok, może w następnym roku. To chyba jeszcze nie jest ten moment. Nie wiem, wiesz co, i to jest coś, co chciałam też opowiedzieć. Poprzez moją osobę, która jest w tym totalnie nieważna, ale ja chciałam być w tym wszystkim, w tej całej opowieści, chciałam być szczera, bo tylko na podstawie totalnej szczerości mogłam podejść do tego tematu. Powtarzam, nie jestem reporterem, nie jestem reżyserem, nie jestem operatorem, nie jestem aktywistą, nie jestem doktorem, nie jestem adwokatem, nie jestem politykiem. Miałam to narzędzie w ręce jednak. To nie było takie oczywiste, co ja mogłabym z tym zrobić, jak to mogłabym zrobić, jak mogłam to opowiedzieć. Wybrałam tą formę, która wydawała mi się najbardziej oglądalna i najbardziej szczera, bo ja na początku chciałam pokazać wszystko. Ja chciałam pokazać wszystko. Chciałam zszokować osobę, która będzie to oglądać, wstrząsnąć ją, wyżygać całą prawdę, wyżygać to, co najgorsze, pokazać to, co najgorsze, przez to najgorsze, wstrząsnąć, ale obudzić. Tylko że sama wiem, pracując, wiesz, jako aktorka, nie, od ponad 20 lat, nad emocjami właśnie, to jest ciekawa praca, to jest, wiesz, to się, pracując nad emocjami, pracuje się też bardzo dużo i zastanawia się nad samym sobą i każde emocje ma jakiś początek, czyli zaraz się, wiesz, aktor stara się zawsze wrócić do genezy jakiejkolwiek emocji przez głęboką analizę, nie? I zrozumiałam, że jeśli ja to wszystko pokażę, to osoby się odetną. Po prostu odetną od tego, co oglądają. Nie będą w stanie do siebie tego przyjąć. Nie będą w stanie wytrzymać do końca filmu. Nie będą słuchać. My się odetniemy od tego. Ile można zjeść? Cierpienia się chronimy i wiesz, my to znamy, my już to przeszliśmy jako nasza historia europejska, nawet dlatego też chciałam zrobić taki most pomiędzy teraźniejszością a przeszłością i naszą historię poprzez getto Litzmannstadt i moje powiązanie z tym gettem, nie? Ale zrobiłam taki pierwszy montaż 3,5 godzinny, na który zaprosiłam, żeby przetestować przyjaciół, znajomych, różne osoby i po tym pierwszym takim screeningu, gdzie pokazie, gdzie ktoś wyszedł po 5 minutach na przykład, zdałam sobie sprawę, że to nie jest ta droga. I zajęło mi... Że za mocne. Że nie ruszali się na tych, wiesz, na tych krzesłach. To było coś, co przeszkadzało, a nie dochodziło, więc zajęło mi następne 4 miesiące, żeby to przemontować, zrobić inaczej. Więc generalnie montaż zajął mi 9 miesięcy. Długi proces. Ale ja to rozumiem. To jest sztuka też. I godzinę 40 mniej więcej trwa twój film. Nie można się od niego oderwać. Jest też wielowątkowy. Dużo jest tam ciebie. Ciebie, która nam się odkrywa. Wiesz, no zawsze mówiliśmy o tobie, nasza Kasia Smutniak. Masz na koncie wspaniałą pracę aktorską. Ale ja tutaj czytam, że ty już nie jesteś aktorką. Dobrze czytam? Ale głupio brzmi, nie? No wiesz, zrezygnować z takiej części siebie, swojego życia, możliwości, opcji. Na tym etapie, kiedy dałaś się poznać jako wielowymiarowa aktorka, no to no żal.
Dlaczego taką decyzję podjęłaś? Jezu, to tak, wiesz co, bo teraz będzie takie tłumaczenie. Wiesz co, ja już, ja, nie, bo ja od lat myślę, wiesz, ja od lat gdzieś tam trochę mi się nie chce, w sensie nie chce mi się, że już nie jestem, wiesz, to jest, ja mam, wypełniła się moja szklanka, ona jest pełna. W sensie jesteś kontenta, jeśli chodzi nie, o ten, nie, tę emocjonalnie, część życia, nie, tak? Zawodowo? Nie, 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 w życiu żaden aktor nie jest szczęśliwy i zadowolony z tego, co robi. Coś ty. To jest najbardziej nieszczęśliwy zawód na świecie. Słyszałam o tym. Załóżmy, zawsze jest to, że wiesz, że nawet gdybym wygrała Oscara, to bym była nieszczęśliwa, do tego doszłam, bo bym chciała dwóch, bo ktoś ma więcej. To jest, nie. Ale to jest o tym, że jak przychodzi rola i ty mówisz, dobra, nie do końca mi się chce ją wziąć, ale wezmę ją, bo jak ja jej nie wezmę, to weźmie ją ktoś inny? No tak, też. O nie. No Jezu, jak do tego doszłam, to mówię, no to chyba skończmy z tym. W sensie, że nie, bo wiesz, gdzieś jest w tobie, jest, nie gdzieś, bo jest, wiesz, duże ego w centrum tego wszystkiego i nie wiadomo, jaką byś chciała być osobą. Wiesz, ja, moje życie jest wypełnione wieloma rzeczami. I zawsze moja praca w tym wszystkim, która nie była centralną bazą mojego życia, przeszkadzała mi w tym, wiesz, ja chcę mieć dużo opcji w życiu też i się odnawiać przez cały czas, i burzyć, i od początku. I nagle znalazłam się w takim ciepełku, w takim systemie, który dobrze znam, który się powiela. I jako artystka, gdzie uważam, że każdy artysta powinien mieć możliwość wolności wyboru. Nie, że wolności wyboru, bo ja wybieram rolę, to nie o to chodzi, tylko po prostu nawet, żeby wszystko zburzyć i zacząć od początku. To jest trochę szalone. A co to daje? Co to za uczucie? To wiesz, że żyjesz? Młodsza się czuję, zobacz, jak ja wyglądam. Słuchaj, no to do twojego wyglądu to jeszcze przejdziemy. Nie, w sensie, żartuję. Nie, chodzi o to, że ja to mówiłam już od lat, co najmniej od 2018 roku, i im bardziej mówiłam, że ja chcę już z tym skończyć i chcę, wiesz, przejść w inny etap mojego życia, to tym więcej ról dostawałam. Im mniej tego chciałam, im mniej mi zależało. I moje życie już zaczęło polegać na tym, że ja się znajdowałam, wiesz, na jakimś spotkaniu z reżyserką, reżyserem, i siedziałam tak po prostu. Nie bardzo mi zależało na tym, żeby się wykazać, a potem, wiesz, ja uwielbiam tą pracę, w sensie, że ja daję wszystko z siebie. To jest moje życie, te historie to jest moje życie, i ja wierzę, ja muszę w to wierzyć, że to, co ja robię, może zmienić świat. Muszę w to wierzyć. Nie wiadomo, jaką bzdurę bym robiła. Jako artysta ja wierzę w to. I ja po prostu przestałam wierzyć, że to, co robię, może zmienić świat, bo de facto świata nie zmieni, ale nie dostaję już takiego kopa emocjonalnego, eksperymentując tylko i wyłącznie na moim ciele, na moich emocjach. I w pewnym momencie doszło do tego, że tym, czym żyłam, i moje życie, i historie, które mnie otaczały, wiesz, ja opowiadam historię. I tu jest, wiesz, czy warto w tę historię wejść, warto ją opowiedzieć, i w pewnym momencie historie, które słyszałam, które mnie otaczały, osoby, które spotykałam, były o wiele bardziej ciekawe od tych, które mogłam grać na planie i czytałam w scenariuszach. Czyli to jest prawda, że życie pisze lepsze scenariusze niż scenariusze? Życie zawsze pisze lepsze scenariusze. I tak po prostu wyszło. Tylko że ja już to mówiłam gdzieś tam, wiesz, już ponad rok temu, bo to już to trwa, ale to nie wydawało mi się, że to, wiesz, w tym wszystkim, co się dzieje na świecie, że ja tutaj zrobię konferencję prasową i powiem: Państwo kochani, dziękuję, do widzenia. Bez sensu. Wyrobię swoje i nie będę się z tym tego... Ale czy to w praktyce wygląda tak, że
te propozycje przestały napływać? No rok to długo. No bo odrzucasz, nie, odrzucasz, no propozycje to nie. To tak wygląda, że ja się tłumaczę od roku, bo nikt o tym nie wie, więc nikt mi nie wierzy. Więc mówię, w pewnym momencie powiedziałam, chyba trzeba by było po prostu jakoś to powiedzieć. No nie wiem, bo de facto, tak, jakąś konferencję zwołać, chociaż wydaje mi się to głupie i niepotrzebne i nawet śmieszne, bo plus nie istnieje coś takiego jak na zawsze. To jest bezsens, nie udawajmy, że istnieje coś jak na zawsze. Może po jakimś czasie będę chciała dalej sobie poeksperymentować, może ten egocentryzm, wiesz, nie wytrzyma, ale to jest fajny test taki psychologiczny, wiesz. Tak się trzymać w dyscyplinie? To jest ciekawe, no. To jest ciekawy proces, obserwuję siebie w tym, no. No i co? Jak ci idzie, jak się oceniasz? No na razie idzie. Wiesz, na razie idzie, na razie nie było mi trudno, bo to jest, wiesz, ja zawsze, to jest, wiesz, tak jak na wadze, nie? Kładziesz coś i potem trzeba zobaczyć, co jest cięższe, nie? Na razie jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tylko, że to głupio brzmi, że już nie jest aktorką. Wielka mi dama. Ale teraz ja po prostu też potrzebuję czasu, żeby się skupić na... Chcę zrobić w końcu te rzeczy, które mam. Lista pełna rzeczy, które chcę zrobić i nie jestem w stanie zrobić, bo się tym zajmuję jak ja się nie zatrzymam, jak nie zburzę tego wszystkiego, to... ale też fajnie wyglądało cały proces, bo porozmawiałam z moją rodziną, z moim mężem, po raz setny. Który jest producentem filmowym, więc... Tak. Co ci powiedział za pierwszym razem, zanim doszło do setnej rozmowy? No nikt mi nie wierzył, bo ja przez cały czas pracowałam, nie dziwię się, że ja pracowałam. I potem, wiesz, z moją agentką, w końcu, wiesz, po 3-4 latach, jak nawet ona wiedziała, bo w pewnym momencie, to tak jak z tym fryzjerem, który nie chciał mi ściąć włosów i po raz czwarty, jak do niego... ścinają włosy tylko do roli, a ty? No to aktorki, nie tylko do roli, bo ja... Nie, nieprawda, bo bingo, ja na przykład... szachmat. Nie, nieprawda, bo ja ścięłam te włosy w moim życiu bez w ogóle... Nie, powodu. To zależy. Nie, tak, powód jest zawsze... Powodu zawodowego w sensie, no powód tak, jest zawsze, zawodowego, tak. No. Mhm. Tak, no i co ten fryzjer? Przyszłaś i ile go męczyłaś, żebyś chciał? 4 razy go męczyłam, czyli 6 miesięcy. Miało być przed latem, mówi nie zetnę ci i tak kombinował, trochę mi tutaj ściął. Mówię, weź koleś, nie, bo ty nie umiesz. On ma rację, ja nie umiem, zobacz jak ja wyglądam. Tu on mówi, nie Kasia, bo ty nie chcesz się włosami zajmować. Ja mówię, wiem, no więc dlatego zetnij. Nie, bo to jest właśnie odwrotnie działa, że jak ty nie chcesz się włosami zajmować, to miej je długie i zawsze możesz sobie kitkę zrobić. On płakał, czy ty jak ścięłaś? Nikt nie płakał. Daj spokój. Przyszedł, mówi, wkurzyłaś mnie, ścinamy. Mówię, no dobrze. Nie, nikt nie płakał. Ale poczekaj, bo może to jest... Poczekaj, ale może to jest właśnie o wyborach. Bo świat nie reaguje entuzjastycznie na kobietę, która naprawdę wie, czego chce. To też wiem po swoim istnieniu. Masz takie doświadczenie? No wiesz, jednym z motywów, dlaczego udało mi się zrobić film o granicy, znaleźć pieniądze, zrealizować, zmontować do końca i być tutaj i rozmawiać o tym, to jest właśnie to, że ja widziałam, że fakt, że jestem kobietą, jestem aktorką, może mi tylko i wyłącznie pomóc w tym wszystkim. Czyli takie nie wzięcie pod uwagę moich możliwości i... Niedocenienie tego. Niedocenienie w jakimś sensie pozwoliło mi, że moje intencje przeszły bez wielkiego ale. Ja wiedziałam, że tak będzie wyglądać i od początku na to postawiłam. Czyli fortelem ich. Sposobem ich. No niech se myślą. Moja babcia zawsze mówiła, że co Kasia, kobieta musi być jak lis w społeczeństwie. Musi być jak lis. Sprytna. Sprytem. Jesteś zmęczona tym, że trzeba sprytem? Że nie można tak po prostu? Jestem zajebiście zmęczona tym. Jestem totalnie tym zmęczona.
Wręcz ja już nie mam cierpliwości na to, żeby... nie, to jest po prostu tak, ja jestem zmęczona, już mi się nie chce, niech się walą, już się nie chce. Wiesz, też jako, wiesz, jako aktorka w mojej pracy, ja, wiesz, doświadczyłam wielu sytuacji, gdzie po prostu... Ale to jest stan, to jest taki fakt, tak? Czyli wiesz, mimo wszystko, że ja jako, wiesz, moje życie jest pełne. Nie będę tutaj wymieniać rzeczy, które zrobiłam w życiu, bo to było bez sensu. Tobie nie muszę. Ale wiesz, to jest, wszystko sprowadza się do tego, do tej twarzyczki. Jakiejś tam modelki, gdzie przez 3 lata, gdybym była kelnerką, to pisaliby, że Kasia Smutniak, aktorka i kelnerka. No nie, tak? Ale to się dalej wydaje nieciekawe, że jestem pilotem. No bo je. To nie jest w ogóle żaden news. Nie, ważniejsze jest, że jest modelką. Tak. I różnica w podejściu do artysty, bo ja zaczęłam siebie szanować, wiesz, też trochę za to, co w życiu gdzieś tam zrobiłam, opowiedziałam, przeżyłam, bo to od tego wychodzi wszystko, żeby po prostu postawić siebie rzeczywiście de facto w centrum własnego świata i to jest trochę przerażające z drugiej, z zewnątrz, ale ja przez lata, wiesz co, grałam żonę tego, kochankę tego, figury kobiece, które były de facto częścią historii mężczyzny, opowiedziane z męskiego punktu widzenia, napisane z męskiego punktu widzenia. Teraz przechodzimy wielką rewolucję i jest, w końcu mówi się o kobietach, o punkcie widzenia kobiet. Poszukuje się wręcz historii, które miałyby w centrum kobiety. To jest proces przejściowy na pewno, to jest proces konieczny, ale wiesz, dalej to jeszcze nie jest punkt ten za który walczyłyśmy. To jeszcze nie jest to. Jeszcze jesteśmy lisami. Jeszcze musimy być lisami, wiesz, jeszcze, wiesz, ja naprawdę jestem zmęczona, żeby za każdym razem, już od lat, coś komuś udowadniać generalnie, że, i nie pokazywać też, że jestem, broń Boże, bardziej inteligentna, bardziej sprytna, bardziej ambitna, śmieszniejsza od mężczyzny. Bo to tak de facto wygląda, w sensie, że jeśli chcesz przeżyć w społeczeństwie i w świecie zewnętrznym, to jako kobieta, dziewczynka na początku, a potem kobieta, musisz się nauczyć, jakie są reguły tego przeżycia. I ja już mi się nie chce. Mi się już nie chce w to bawić. O, mi się już nie chce no tak, w to grać. No tak, bo to jest grano. Wchodzisz w to, tak. Tak, bo wchodzisz to i ty wiesz dokładnie, nie? Że to jest po prostu... Przez cały czas musimy sobie coś udowadniać. I potem my kobiety stajemy się matkami. I ten jakby cały proces, który jest procesem tak intymnym, tak pięknym, robi się znowu jakieś następne nawarstwianie, czyli oczekiwania ty jako matka, ty wobec siebie, jakie masz oczekiwanie, jakie społeczeństwo ma dookoła ciebie i znowu starasz się być tą kobietą silną i mając pod kontrolą twoje życie zawodowe, ale też twoje życie rodzinne i de facto łączysz dwie bardzo mocne i grube rzeczy w twoim życiu. I żeby było w ekwilibrium, to jest naprawdę gra mistrza.
Ale to jest nadal tylko twoja gra. Bo w społeczeństwie to tak wygląda. Wiesz, ja widzę, ja mam do czynienia, wiesz, z prasą od ponad 20 lat. Ja widzę, jakie pytania są zadawane, w jaki sposób. Ja nie mówię tylko o mężczyznach, generalnie, jak są opowiadane historie kobiece, a jak są opowiadane historie męskie, jakie mi są zadawane pytania, a jakie są zadawane mojemu koledze z filmu, załóżmy, czy reżyserowi, czy... Także wiesz, jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia i ja się nie chcę już bawić w to, co się bawiłam wcześniej. Ja nie mam na to energii. Tak. Szkoda energii. Mi się nie chce. Po prostu chyba wyrosłam. Wiesz, tak, to też przywilej wieku. Przypomniała mi się teraz taka scena a propos tego, co mówisz. Pytań do kobiet, pytań do mężczyzn z konferencji prasowej Igi Świątek. Po kolejnym wygranym meczu wstaje jakiś mężczyzna. Nie widzimy go, dziennikarz. Słyszymy go tylko, no bo kamery są na Igę. Pytanie pana dziennikarza sportowego od tenisa. Iga, bo chciałam zapytać, dlaczego ty się na kort nie malujesz, bo twoje koleżanki są zawsze takie odstawione. Rozumiesz? No jasne. Historia sprzed kilku miesięcy. I niby nic się nie stało, nie? Jakby po prostu już jesteśmy przyzwyczajone do tego. Iga najpierw zaczyna się tłumaczyć, no bo wiesz, no bo jest dobrze wychowana, należy odpowiedzieć na pytanie i za chwilę łapie się i mówi, ja nie będę na to pytanie w sumie odpowiadała. Jak sobie pan zajrzy do... Tam jest jakiś brief, który definiuje moje zachowanie na korcie. Po głosie słychać było, że człowiek ma, wiesz, jest raczej przed emeryturą niż ma 30 lat, więc może to jest ta zmiana, bo jeszcze pytam o... Właśnie chciałam cię zapytać o zmianę, no bo skoro jesteśmy zmęczone i skoro nie chcemy być lisami albo lisicami, chyba ten lis mi tu bardziej pasuje niż nawet lisica, no to jest pytanie, czy my możemy zrobić to same, bo moim zdaniem zmiana... paradygmatu, zmiana po prostu, bo to jest o tym, o czym mówisz, trzeba zburzyć, żeby na nowo postawić, a to się bez udziału i pomocy mężczyzn nam nie uda, no bo zgadza się. Tak będziemy zablokowane. Tak, nie uda się. Jak wyłuskać tych mężczyzn, gdzie oni są, którzy będą ci dmuchać w skrzydła, będą wspierać twoją sprawczość, bo na koniec dnia wszyscy na tym skorzystamy. I więc tu wjeżdża na całe na biało pytanie o twojego męża Domenico. Tak jak już powiedziałam, bo to przecież producent filmowy i macie 100 rozmów ja na koncie. Wiesz co, ja po tylu lat, wiesz, ja po iluś tam próbach w życiu, wiesz, lepszych i gorszych, na koniec... A próbach czego? Relacji. Mówię lepszych i gorszych, w sensie, wiesz, i próbowałam być taka, i próbowałam być taka, i trafiłam na takiego, i na tamtego. I na koniec wybrałam mężczyznę, który nie czuje się zagrożony moją osobą, moją obecnością. I to też jest ciekawe, bo Domenico jest producentem, ma firmę produkcji od 35 lat teraz, 34. I większość osób w biurze to są kobiety. Jakieś 80% to są kobiety. I to tak właśnie, jakby 35 lat kobiety, także jest totalnie otoczony kobietami wszędzie. I dla niego to są rzeczy naturalne, normalne, ale to jest jakiś, wiesz, jakaś biały list w tym wszystkim. No, wyjątek, no. Ale to też, wiesz, to jest ciekawe. Ja sobie zdałam wtedy sprawę, mówię, kurde, to było takie proste, trzeba było po prostu szukać, albo nie szukać, albo pozwolić sobie na to, żeby być tą osobą, być tym, kim jesteś. I jeśli to jest problemem dla twojego partnera albo partnerki, no to tutaj relacja jakby się kończy. Nie? Jeśli jest jakiś, jeśli ta druga osoba, która cię kocha i koniec, kocha, to nie powinna poczuć zagrożenia. Nie powinna poczuć się zagrożona, nie powinna poczuć tego, że jest... Gorsza? Gorsza. Czy... Tak. Czyli wiesz teraz tutaj, czym jest miłość i tak dalej, ale wiadomo, życie jest bardzo skomplikowane. I znowu, wiele warstw, ale wiesz, ale Kasia, ty się musisz, to wiesz przez cały czas, wiesz, ty musisz zrozumieć, że to jest, wiesz, to jest...
wiele elementów się łączy. I w końcu to się wszystko sprowadza do bardzo prostego pytania i bardzo prostej odpowiedzi. Kocha czy nie kocha? Koniec. Wiesz, tutaj bo nie jak ma... kocha to? Bo jak kocha to, dokładnie. Bo jak kocha, to się to... To nie zawraca dupy. To kocha i kocha. Bo jak kocha, to kocha. I nie czuje się zagrożony. A jak się czuje zagrożony, to dziękuję, do widzenia, nie tracę czasu. Ale może wtedy chodzi o to, żeby szukać równych sobie. No co najmniej. Albo w ogóle nie szukać i sobie dać z tym totalnie spokój, wiesz? Bo to też to szukanie, że po prostu tak jakby nasza cała egzystencja przechodziła... Znowu lisica. Lisica, że znowu... Wywęszyć. Cicho, tak, że przechodzi znowu wywęszyć. Przez tą drugą osobę, nie? Przez jakąś relację, drugą osobę. Dajmy sobie spokój z tym. Może jak się od tego uwolnimy, to będziemy... To się poczujemy też tak trochę wyzwoleni z tego, że nasze szczęście musi przejść przez relację z inną osobą. Bo nie, nie? Musi. Bo nie musi, no. Dokładnie, no. Bo wcale nie definiuje nas, rozumiem, co chcesz powiedzieć, to czy jesteśmy w relacji, czy nie. Nie, absolutnie nie. Nie a jeśli nas definiuje, no to jest problem. To mamy problem. To my, tak, my mamy problem, tak. Spotkać z twoją pozycją mężczyznę, który kocha, tak jak ty mówisz, i kropka, czyli jest, wspiera, nie przeszkadza, jak to powiedziałaś elegancko, nie zawraca dupy. No to jest, bo ktoś mógłby teraz z boku powiedzieć, no szczęściara i tak wszystko ma, no to ma jeszcze to. No i ma. No to niech sobie ma. A ja tutaj sobie siedzę i nie mam. I nie znajdę. I bo nie jestem taka, bo nie jestem taki, bo na to nie zasługuję. Bo... I się zaczyna, wiesz, festiwal deficytów. No... Ty masz charakter, nie? Taki no i mam dosyć... z tym problem. Nie, no nie masz problemu. Znaczy masz. Mam. Nie, inaczej. Świat ma z tym problem. Świat ma z tym problem. I to jest, ja nie wiem, szczerze, kiedyś miałam taką cudowną rozmowę z moją przyjaciółką. Uznałyśmy, że jesteśmy trudne. No i kurwa, dobrze. I okej, okay, i okej. Okay, trudno, okay. Jesteśmy trudne. Bo albo jesteś, bo to jest tak, albo jesteśmy trudne, albo jesteśmy grzeczne. Tak jak Iga, nie? Mówisz. Że po prostu ona najpierw odpowiedziała, bo pierwszy instynkt był taki, żeby grzecznie odpowiedzieć, żeby grzecznie się zachować. A drugim instynktem jest to, żeby myśleć. I to właśnie w tym wszystkim to jest właśnie to. Ja chyba przestałam się grzecznie zachowywać i zaczęłam myśleć. Naprawdę, bo to się wszystko sprowadza do tego, nie? W jaki sposób byłyśmy wychowane. Tak, no, dobry jaki, wątek. Wiesz, i w jaki sposób, w jakim momencie jesteśmy, bo to też z wiekiem trochę przychodzi, ale też z... przychodzi z, czasami z czasem. I wiesz, ja tutaj też ciekawe, bo nakręciłam taki serial, nazywa się Domina, o tym. O tym, nie? O tym, no. O tej. No, o tej. I ta mówi, że tak. Nie, czekaj. No i ta domina mówi temu tam. I ta domina mówi temu, że ten, nie? Nie, że... Nie, że to jest, wiesz, epoka rzymska i kobiety w centrum tej epoki rzymskiej z kobiecego punktu widzenia. No i wiesz, starałam się zrozumieć trochę więcej, jeśli chodziło o kobiecy punkt widzenia w epoce rzymskiej i de facto zdałam sobie sprawę, ale to wiesz, to nie, że ja sobie zdałam sprawę, ale to tak wygląda, że nasza historia, skoro została napisana tylko i wyłącznie przez mężczyzn, tylko i wyłącznie przez mężczyzn i najwięksi filozofowie, pisarze, artyści, od Platona po Da Vinci, po Sartre, po kogokolwiek, to byli mężczyźni, okej? Okay. Nawet jeśli chodzi w malarstwie, nawet w muzyce, mężczyźni. I w literaturze to i też w literaturze, uwaga, wszystko oczywiste. Co napisane i wszystko to, co opowiedziane... Opowiada świat, zostało nam pokazane i opowiedziane przez mężczyzn. I to jest ciekawe, bo nie ma w tym
innego punktu widzenia. No nie może być, bo nie ma kobiet. Są kobiety. No są, tylko nie opowiadają. O właśnie. Nie opowiadały wtedy, ale nie opowiadały dlaczego. Bo nie mogły. Bo inna nie mogły, zupełnie ale była rola, de facto tak? My znamy naszą historię, czyli nas. Głębokie przemyślenia o filozofii, o teraz byś mi do głowy przyszło, że nawet historii. Biblia jest opisana przez mężczyzn, nie? To jest historia wszystko. Mężczyzny, którą opisali nam mężczyźni. Dokładnie. I teraz zobacz, w czym jest problem. W czym? No właśnie w tym, że my, że nam kobietom trudno jest postawić siebie w centrum naszego świata, jeśli ten świat, tak jak go znamy, nie sprowadza do tego, żebyś ty była w tym centrum. Nawet zaproszenia nie masz, żebyś była w tym centrum, nie? Czyli pierwszy instynkt jest taki, że jak ja w tym świecie będę się poruszać grzecznie i są reguły. Tu mogę, to znaczy tu nie też mogę. Bezpiecznie. Bezpiecznie, no tak, bezpiecznie, no. Wiesz, reguły, tak? To jest cokolwiek chcesz, no to może niewidocznie, wiesz. Tutaj no, bym chciała to, ale to tak mi się nie tego, to może tak. I tak, wiesz, wiesz, mamy wielki problem z tym i wydaje mi się, że po prostu, wiesz, to jest coś nieodwracalnego, ale zdecydowanie tak jak ty mówiłaś wcześniej, że to, wiesz, że my do niczego nie dojdziemy, jeśli w to nie włączymy mężczyzn, a jak? Zmuszając wręcz. My ich nie włączymy w żaden inny sposób, grzecznie, czy... bo już my jako kobiety, wiesz, przeszłyśmy już dużo rewolucji. My już to też głęboko gdzieś przemyślałyśmy. Tej rewolucji nigdy nie przeszli mężczyźni, nigdy. No mówi się, że teraz oni są w tym procesie, bo my oni są w procesie, bo my jesteśmy w procesie. Mhm. Oni nie są w procesie, bo wyszło bo chcieli. Od nich, bo chcieli. Bo i teraz większość z mężczyzn z tego punktu widzenia myśli, że jeśli trochę miejsca da, to odejmie sobie, nie? Mhm. Po tak, prostu wiesz. Tak. To jest absolutnie to myślenie. Mhm. No i to jest... A to jest nieprawda. I to jest bardzo skomplikowane, ale to jest nieprawda, oczywiście. Ale wiesz, to jest po prostu, no, trudno zburzyć ten mur, nie? To jest jeszcze taka, mi się teraz nasuwa opowieść o tobie jako dziewczynie z Polski. Powiedziałaś o sobie, jestem emigrantką, to przecież też prawda. Jako takiej właśnie tej wnuczce, tej babci, która notabene ma różowe włosy, opiekuje się bardzo schorowanym mężem, ma swoje w charakterze takie pazurki, ale i tak jest, powiedziałabym, grzeczna, uległa i bardzo taka usłużna wobec moja tego męża. Moja babcia w życiu. Gdzie? Co ty? Nie, no, dziadek tam parę razy prosi, żebyście wreszcie przeszły z tej kuchni tam do niego. No ona dalej siedzi, ona siedzi. Ty też siedzisz, tam się specjalnie nie wyrywasz. Wiesz co, w mojej rodzinie były silne kobiety, wszystkie, moja babcia, moja mama. Ja miałam przykład... Ale twój tatuś to też nie jest, wiesz, ciepłe kapcie. Nie, nie jest ciepłe kapcie, jasne, że nie. Nie, w życiu nikt nie jest, ale to nikt nie jest w domu ciepłe kapcie. Wiesz, i ja dzięki nim, właśnie całej tej rodzinie, wychowałam się w domu z pełną świadomością, że ja mogę być wszystkim, tym czym chcę, to tylko i wyłącznie zależy ode mnie. Naprawdę. I nie było w tym absolutnie czegoś takiego, że albo to chłopczyk może robić, a to dziewczynka. A miałaś do wyboru na przykład dwie opcje. Mama pielęgniarka, tata pilot wojskowy. I co teraz dziewczynka wybrała? No, rewolucję wybrała. Ja chciałam być pilotem i pilotem zostałam poniekąd. Masz licencję szybowcową czy więcej? Mam, jak miałam 16 lat, 15 w sumie, to zaczęłam robić licencję szybowcową i jakieś 10 lat temu zrobiłam licencjat na samoloty. Ale to nieważne, nie?
Ale to ważne, poczekaj, porozmawiajmy o ciuchach. A poczekaj, czekaj, zaraz. Nie, to właśnie to ważne. O ciuchach to mi się już nie chce, ale o pilotowaniu, patrz jak brzmi, statku powietrznego, to znaczy, że ty masz licencję pilota rejsowego, tak, no to jest poważna sytuacja. Takie, turystycznego. Masz... Nie wiem, co to znaczy rejsowego, co masz myśli. Nie wiem, teraz wymyślam, teraz tutaj próbuję zabłysnąć, ale wydaje mi się, że to jest taka licencja, w której możesz po prostu pilotować samoloty pasażerskie. W sensie nie, poczekaj, duże, no. Stop. Nie, 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 nie. Stop. Nie, nie. To mów. Pilot, nie, pilot w sensie zdecydowanie samoloty, gdzie mogę przewieźć osoby, ale nie te duże Boeingi. Ale okay. Co, jest możesz, coś pomiędzy. Czy private jetem? Nie, jetem nie, ale taką Czezną, Piperem tak. Nie wchodźmy w to. W każdym razie pilot. Nie no, ja bym chciała z tobą kiedyś polecić, bo ja nienawidzę latać. A możesz ze mną polecić, jakbym usiadła no. z tobą, to może bym się tak nie bała. Nie, Jezu, polecieć ze smutni, jak ja bym mogła z tobą polecieć, nie tylko samolotem. Chociaż usłyszałam, że ponoć jestem, prowadzę samolot jak samochód, czyli jak 14-latek na kraku, tak mi powiedzieli kiedyś. A to coś znaczy? Poczekaj, bo teraz ja nie łapię. Ale to dobrze czy niedobrze? Pewnie czy niepewnie? Niedobrze. Niedobrze? Pewnie, ale niebezpiecznie. Tak mi ktoś powiedział. Nie, że wiesz, no nie mam dużo koleżanek, które by ze mną chciały w niedzielę na przykład gdzieś się wybrać. Nie dlatego, że jestem złym samolotem. Nie dlatego, że jestem złym pilotem. Ale się wszystkie boją. Dobra, nieważne. W każdym razie... To właśnie ważne. Nie, Kaśka, dla mnie to jest ważne, bo to jest sedno mojego całego życia. Wiesz, ja na przykład... No, ja uwielbiam kolekcjonować jakiekolwiek patenty. Ja mam ten żeglarski, ten, wiesz, i po prostu ja uwielbiam kolekcjonować. I uwielbiam proces nauki. Uwielbiam, i to jakoś moja karma w życiu jest taka, że ja zawsze zapisuję się na jakiekolwiek kursy, wchodzę do tego pokoju, często jestem jedyną kobietą. I plus aktorką, i wiesz, jest taka sytuacja, że... I star. Bardzo, i tak, a i, że, oni wszyscy, i, sta, i oni, a oni nie wiedzą, jak się zachować i nikt ze mną się nie kumpluje z tego powodu, bo nie wiedzą, bo się trochę boją, bo... No bo i taka tak sobie, piękna jeszcze do tego, co ona tu robi? Wiesz, oni, tak, i to jest po prostu, to jest moja karma już po prostu, ale to jest też śmieszne, bo ja chcę mieć patent na wszystko, chcę się wszystkiego nauczyć. Chciałabym się nauczyć też hydrauliki i na kurs elektryki, nie żartuję, bo ja mam dosyć... Co to dosyć... znaczy hydrauliki? Poczekaj, co to? Hydrauliki? Krany? Chodzi ci o taką hydraulikę tak, domową? Tak, aha. I to nie jest trudne, dziewczyny. Jeśli my to zrobimy, to nie jest trudne, bo jeśli oni potrafią, to sorry, ty też potrafisz. Okay? Chodzi ci o to, że nie chcesz się ciągle dzwonić po fachowca. Tak, a fachowiec przychodzi i nawet nie ma narzędzi w ręku. Tak, głowę ma na karku. Głowę ma na karku fachowiec i płać. Nie, ja chcę być, ja po prostu, ja to zrobię chyba w następnym roku. Hydraulikę. Bo ja co roku robię sobie taką, wiesz, zakładam sobie coś. Co roku, no teraz jest, będzie nowy rok, w nowym roku będę musiała coś nowego założyć. Bo miałam, wiesz, nowe postanowienie. Nowe postanowienie i często to jest właśnie się wiąże z czymś takim. Bo gdybym zrobiła hydraulikę, to ja bym miała o wiele mniej problemów. W sensie ja nie musiałabym już do nikogo dzwonić i czekać, aż mi przyjdzie za tydzień, umawiać się i nawet nie ma narzędzi, potem wróci. Wiesz, mam tak, zepsutą pralkę i ten kran. I teraz starałam się to naprawić, ale coś mi nie tego. I plus mówię, dobra, to na YouTubie, o czym ja mówię? W każdym razie, ja lubię się uczyć lubię się uczyć i lubię sobie kolekcjonować jakiekolwiek... A może to chodzi o doznania? Może ci chodzi o życie? Może ci chodzi po prostu o odhaczanie wrażeń? Na pewno. Nie, no na pewno. Nie chodzi, żeby wiesz, być niezależnym tego, ale ja po prostu, ja lubię bardzo, bardzo proces nauki. Mnie to rajcuje, naprawdę. A z takich rzeczy typu nauczyć się, nie wiem, matematyki jakiejś tam, wiesz, trudnej w swojej odsłonie. Nie, nie, poczekaj, stop. To weszłaś w matematykę, gdzie jest w ogóle rzeczą nielogiczną i ewidentnie mam z tym problem. I akurat to wybrałaś. Przypadek. Nie sądzę. Nie, ale wiesz, też myślałam, że mówię, kurde, czuję się po prostu jak palant.
No te dzieci w tej szkole, nie wiem jak to we włoskiej, ale w polskiej cały czas siedzisz w domu z dziećmi, lekcje odrabiasz, z matmy też. No, ja pamiętam jak w szkole ja stwierdziłam, jak doszliśmy do sinus cosinus, pamiętasz? I ja stwierdziłam, to jest, ja kończę na tym. Ja zdam sinus, tą maturę. Sinus, ja dobrze, że ty to przypominasz. Okej, okay, pamiętasz? Co za sinus, czasy, oczywiście. Jezus Maria, sinus, cosinus i mówię, to jest w ogóle, tu nie ma żadnej logiki, ja tego nie kumam. Czy to jest nie, dla ludzi? Czy to jest w ogóle dla ludzi? I teraz masz. Jestem na kursie na pilota, jedyna babka, 12 mężczyzn i młodych też chłopaków, takich jelonków 18-19-letnich, wiesz, wypieki. I nagle, wiesz, oni bardzo szybko obliczają wszystko. Ja tam siedzę i coś tam liczą. No to będziemy liczyć, wiesz, wiatr z której strony. Jeśli z tej strony wiatr, to wiesz, ile tego... I ja tak się patrzę i oni wszyscy kumają i się patrzę. Ale jak to wyliczyć? Jak to wyliczysz? A oni mówią, no proste, sinus, cosinus. Ta-dam! Ta-dam! Mówię, ja pierdziele. A siedziałam cicho, to mówiłam tak, mówię, dobra. I się uczyłam tego sinusa, cosinusa, jak miałam 37 lat w sumie. A co to w końcu? Przypomnij, o co chodzi z nimi? Nie, nie pytaj, już zapomniałam. To chodzi o kąt. Nie, to chodzi o kąt, ale, okay. Ale jaka forma, to znowu zapomniałam. Widzisz, to przed czym uciekamy i tak nas dopadnie, prędzej czy później. Może nie wszystko, dzięki Bogu, ale może, no. Albo jeśli tego szukasz, nie, bo to już ewidentnie szukałam w życiu tego kątu. Kątu. Boję się teraz, czy nie dopadnie mnie gdzieś całka. Tego też już nie... Całka. Boże. Całkę chciałabym całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Całka, dokładnie. Budzisz się w środku nocy, całka. Dokładnie, no. Co to takiego, nie? No. Kasia, masz dwoje dzieci. W filmie widzimy, że rozmawiasz z nimi i po włosku, i po polsku. Bardzo mnie to poruszyło. Zadajesz pytania do nich na takim połączeniu wideo z domem swoim, z mężem i z dziećmi. Leone i Sophie. I rozmawiasz z nimi po polsku dlatego, że co? Że to jest, no wiesz, legendami, mitami obrastają te historie rodzin, które emigrują, żyją w innym świecie, ale twoje, wasze dzieci urodziły się tam, więc nie muszą mówić po polsku. O co chodzi w tej łączności z językiem? Jak no, że co? Muszą. Przymus to jest mus totalny, no oczywiście. Zmuszam. Wiesz co, język jest język słowa, słowność i emocjonalne połączenie, jakie się tworzy poprzez język, jest bardzo ważne, a łączy cię bezpośrednio z twoimi korzeniami i ta więź się tworzy, największa więź tworzy się poprzez pierwsze lata życia i dla mnie język polski jest takim językiem, który łączy mnie i moje dzieci z moimi korzeniami. To jest dla mnie bardzo ważne. Jasne, że oni, jak mnie nie ma, to rozmawiają po włosku, bo jak jestem, to krzyczę z jakiegoś pokoju, wiesz, gdzieś tam po polsku i wiedzą. Jeszcze mnie słuchają, wiesz, kiedy, dopóki mnie słuchają język polski stał się dla nich takim językiem naszym, jakby takim rodzinnym, gdzie nikt nas nie rozumie. Mój mąż na przykład nie mówi po polsku, niczego się nie nauczył, totalnie nie jest w stanie zrozumieć tego języka. Starał się kiedyś, ale jak zaczął mieszać dzień dobry ze smacznego, To był sinus cosinus, rozumiesz to był sinus, go? Nie, dla niego to jest, dokładnie, dla niego to jest sinus cosinus. I on wręcz nawet lubi taką sytuację, jak my zasiadamy do stołu i mówimy w języku polskim, a on nic nie rozumie i może się odciąć. O, tak fajnie. Oni w tym momencie, to nie jest jego problem. No, wiesz, jak se wykombinował. I on jest sobie, my rozmawiamy, nie? Tak, on zadziebiście, po prostu cudownie, nie musi brać w tym udziału. Także to jest w ogóle... I plus ma fantastyczną relację z moją mamą, czyli ze swoją teściową, której nie rozumie. Może na tym polega. Widz, oni się uwielbiają, to jest fantastyczne. To jest, wiesz, tylko
coś tam tak, że po prostu. I ciekawa jestem, jakby ta relacja wyglądała, gdyby rozumiał, gdyby był wspólny język, ale to jest właśnie idealne. I nie, ten język dla mnie jest ważny po prostu. Jest ważny dla mnie i tak zdecydowałam na samym początku, moje dzieci będą mówić w języku polskim. To już nie tylko, żeby porozumieć się właśnie z dziadkami, nie? Ale żeby mimo wszystko, że mieszkają daleko i nie wszystko w stanie są zrozumieć, nie wszystkie niuanse, ale to jest w tym momencie taka wiesz, linia prosta z ich korzeniami. A często jesteście rodzinnie w Polsce? Nie, niewystarczająco zdecydowanie, niewystarczająco nie. A tak naprawdę to ty jesteś, te korzenie twoje są gdzie? W Warszawie, w Pile, w Zamościu? Tyle Oj, tych miejsc wiesz co, pokazałaś no, w filmie. Nie, wiesz, nie mam w za Łodzi, bardzo, gdzie? Bo z rodziny wojskowej także... Pochodzisz z rodziny wojskowej. Poczekaj, ale tam pada takie zdanie, muszę dopytać, bo mówisz o tej dziewczynie, która jest twoją operatorką. To jest w ogóle też dla mnie niesamowite. Ten film zrobiły kobiety. Marella i ty. Ty i zmontowała też to kobieta. I zmontowała to też kobieta, proszę bardzo. Czyli o najtrudniejszych sprawach opowiadajmy, bo herstoria, nareszcie, aleluja, o to chodzi. Drugi film o granicy zrobiła Agnieszka Holland. Właściwie nie wiem, czy media głównego nurtu w Polsce zajęły się tematem granicy w tym grubszym ujęciu dokumentu. Właśnie może coś powstaje, więc na razie tego nie widziałam. Powstała tylko książka Mikołaja Grynberga, bardzo dobra. Ale to książka i teraz myślę właśnie o tym, że to jest może ten czas, że kobiety opowiadają wreszcie historię świata naszym okiem, że to jest ta rewolucja, tu jest ten przełom, że to jest to spojrzenie z innego poziomu na rzeczywistość i to jest wspaniałe. Ale po co ja zrobiłam tę długą dygresję, bo chciałam zadać jakieś pytanie, jak zwykle szlak je trafił w tak zwanej długiej dygresji. Cała ja. Nie pamiętam. Aha, chodzi mi o te różne punkty na mapie, tak? Bo jesteś w Polsce, w różnych miejscach. To są, bo mówisz, że pochodzisz z rodziny wojskowej, więc przeprowadzaliście się tam, gdzie tata pewnie miał pracę. Tam lądowaliście, nie? No i nie ma za bardzo, nie mam takiego miejsca jednego w Polsce. Nie mam, bo cała rodzina z jednej i z drugiej strony, ze strony mamy, no ze strony taty, tylko w sumie tylko tata jest wojskowym, ale ze strony mamy wszyscy, to no to jesteśmy tak porozwalani, cała rodzina jest porozwalana po Polsce. O, wiem, o babcię chciałam spytać, bo no. Pada tam taki twój tekst, że twoja babcia jest też byłą żołnierką, oglądam w wersji angielskiej. No w wojsku też pracowała, tak. Okej, okay, ale w jakichś tam strukturach tych administracyjnych, tak? Tak, administracyjnych, tak. Okej, okay. Tak, może tak. Dlatego dziadek, też ma taki konkretny charakter. Dziadek pułkownik. No, babcia też pracowała, wujek, kuzynostwo, w sumie wszyscy, większość. Ktoś by mógł zaryzykować stwierdzenie, to łatwo nie miała ta Kasia Smutniak, a tu proszę. Może i niełatwo, łatwo, ale ciekawie. Nie było tą historię opowiedzieć plus tą historię opowiedzieć, mówię o filmie. Ale to też mi pomogło z tego względu, że wiesz, ja się wychowałam na garnizonach, mundur nie imponuje. Imponuje, nie boję się munduru. No to ja wiem, że to jest po prostu, to jest wielowarstwowe, tam są różne historie. Jeśli nawet chodzi o sytuację, jaka wytworzyła się na granicy, to wiesz, tam jest dużo historii. To są do końca, to są ludzie, którzy też wybierają, dokonywują do wyboru i ten wybór wcale nie jest łatwy. I ponosi za sobą konsekwencje tak czy inaczej. Ja sama chciałam pociągnąć karierę wojskową w moim życiu, potem inaczej, ewidentnie inaczej w moim życiu to się wszystko potoczyło, ale też fakt, że jakby nie imponuje mi ten mundur, czyli ktokolwiek, wiesz, ubrany w ten i wyposażony w ten czy w inny sposób, jakoś mnie nie sprowadza do tego, żebym zrobiła krok do tyłu.
bo ja się w tym tak, bo ja się wychowałam w tym. To też mi pomogło w sensie, nie? Bo w okresie, w którym byłam i kręciłam film, no to był okres konkretny i ten region, całe Podlasie było totalnie zmilitaryzowane. No i dalej jest sytuacja przygraniczna, która wygląda, jakby tam miała być wojna, której de facto nie ma. A czerwona strefa pociągnęła za sobą po prostu sytuację, która wyglądała i też miała to zadanie, żeby wystraszyć, żeby sparaliżować, żeby tam było naprawdę bardzo dużo policji, wojska, straży granicznej i pełno checkpointów. Na koniec jeszcze chciałam zapytać o tę listę, bo powiedziałaś, że masz taką listę spraw do zrobienia w życiu, która już nie zahacza o aktorstwo, że właśnie, żeby to zrobić, co masz na tej liście, z tego aktorstwa trzeba było zrezygnować. To co tam jest na tej liście takiego, co za chwilę A wiesz co, znowu? nie było nigdy, wiesz, to też jest takie, że nie mogłam dać na listę żadnego projektu, jeśli chodzi o aktorstwo, bo to jakby nie ode mnie zależało, wybory czy nie wybory, wiesz co, tutaj to jest, na liście zawsze były rzeczy dosyć konkretne, które były możliwe do zrealizowania w danym roku. Nie chciałam sobie dawać, wiesz, jakiś, mam oczywiście też listę rzeczy do zrobienia w przeciągu całego życia, ale tak konkretnie. Nie wiem, bo w tym roku jeszcze muszę zasiąść do tej listy. Także nie wiem. Wiesz, był rok na przykład połączenia się z korzeniami, potem był rok akceptacji na przykład. Takie są też rzeczy niełatwe. Już mówię pierdołę hydraulika, nie? Ale też rzeczy konkretne. Bo mam za dużo rzeczy do zrobienia w następnym roku, więc będę musiała jakoś tą listę ułożyć w sposób logiczny. Ja do tego zasiadam na serio. Zasiadam święta i ja myślę, jakie sobie zadać zadania. Z wojska pewnie to jakoś z tego garnizonu się wywodzi. Jakie sobie te zadać zadania na następny rok? Konkretne do zrealizowania. O jedną scenę muszę zapytać. Jest tam taka scena w filmie, kiedy jesteście rodzinnie, gdzieś właśnie na Zamojszczyźnie. Siedzicie przy stole, jest tam twój tato, przekomarzasz się z ojcem i w pewnym momencie tata wykonuje taki gest takiego szurnięcia, wiesz, jak się kiedyś dzieci w latach 80. przez głowę, tak przez, jak to się mówi, dostaniesz przez łeb. Tak. I tam jest taka scena, on to robi. Ciekawe, jak to zostanie odebrane. Mnie zaskoczyło. To jest Tak. w czułości, ale jest. Wiesz, dzisiaj w czasach, w których wszystko, co jest dla dzieci i o dzieciach, ma być w zrozumieniu, w akceptacji, żadnej przemocy, żadnego mocniejszego gestu. Pomyślałam sobie, tak się chłopaka po prostu, wiesz, od czasu do czasu kiedyś szarpało, taki przelot, wiesz, przez głowę, przez włosy. A wy się śmiejecie. Wiesz, to też chciałam po prostu nawiązać do tego, że my mamy taką relację z moim tatą, bardzo też taką cielesną. Zawsze tak było. Ja po prostu, ja nie wiem, ile razy ja złamałam obojczyk. Jakoś, nie, znaczy ja wiem, nie wiem, ile razy ten czy ten, bo ja wiem, 5 razy złamałam obojczyk i miałam wszystko złamane. Obojczyk? A co ty robiłaś? No, Boże, żeby albo złamać obojczyk, to naprawdę trzeba raz wyrżnąć. spadłam z drzewa, raz spadłam z pleców taty właśnie. Okej. Raz przy porodzie, Okay. O. pierwsze, i następne nie pamiętam. Z drzewa pamiętam, ale tak, że po prostu ja lubiłam sporty, lubiłam wyzwania, robiłam wszystko i to też przez mojego tatę, który mnie zawsze gdzieś tam nie że pozwala, ale wręcz po prostu tata zawsze starał się, żebym przekroczyła moje jakieś granice, które gdzieś sobie albo granice strachu, albo granice jakieś mentalne, gdzie myślałam, że wie, że każdy ma swoje, wiadomo, nie? Mobilitował mnie do tego, żeby iść dalej. Ten kroczek dalej, ale idź ten kroczek dalej.
On to właśnie w takim małym geście chciałam przywrócić to, co jest de facto, zawsze było naszą relacją, taką bardzo cielesną, bardzo też mocną, ale też wydaje mi się taką ciepłą i autentyczną, nie? Tak, szczególnie, że on tam wcześniej wręcza ci taki pakuneczek, a ty pytasz, co to jest? No gruszkę ci gruszkę. Przyniosłem. Gruszkę. Tato, po co ty mi przyniosłeś tę gruszkę? Bo miałem w domu, tak. To ci przyniosłem. No dokładnie i po prostu no to jest właśnie taka scena rodzinna, ale taka autentyczna wydaje mi się, już bez żadnego takiego chuchania, nie? Gdzie gdzieś jest dla mojej rodziny szokujące, bo wiadomo, że jak chcesz opowiedzieć rodzinę, no to z najlepszego. No właśnie, z Instagrama, wszyscy piękni, kulturalni. Wszyscy piękni, czyli jak mi chcesz, wiesz, pokazać, jakie tego filiżanki, to proszę, czy możemy wybrać przynajmniej te ładne, zestaw ładny, a nie, wiesz, bo to tak wygląda, nie? Wiesz, ale to jest, to poniekąd, to wiesz, to nie jest, poniekąd jest o mojej rodzinie, ale to jest, wiesz, totalnie autentyczne i to każdy może w tym zauważyć coś, co zna, nie? No, ale to dobrze w sumie. Porozmawiałyśmy o sinusach, kosinusach, o walnięciu tam swojej prawdy, o byciu niegrzeczną i właściwie o takim sednie życia, o wyborach. O własnych wyborach, za które się bierze też odpowiedzialność, bo to jest zawsze o tym, wolność to jest odpowiedzialność. No i o tym, że może ten świat się, kurczę, zmieni. Może kiedyś. Dla kobiet na lepsze. Ale chyba jeszcze nie. Nie za szybko. Już się zmienia. Nie. Czekaj, Magda, już się tak? zmienia. Jasne. Ty A wiesz, go zmieniasz, ja go zmieniam. Właśnie, nie, że to jest dzięki to takim jest, osobom jak ty, no bo to jest też o tym, nie? Że musi być ta pierwsza odważna, za którą idą następne, potem następne. Ta pierwsza odważna gdzieś, ja nie mówię, że grubo i wysoko, tylko w każdej małej, nie wiem, społeczności, wręcz rodzinie. A przede wszystkim nie jestem pierwsza, wiesz, to jest, to nie o to chodzi, nie? Ale nie, to już zmiana jest, już nadeszła, już jest, ewidentna. No. Trzeba pociągnąć to dalej. Ja myślę, że nasze dzieci to dokończą. To będzie o tym chyba też. My jesteśmy już bardzo rozkręcone, a one postawią jeszcze kropkę nad i, bo to chwilę potrwa. Kasia, bardzo ci dziękuję. Złapać cię w Polsce na wywiad dla mnie było wyzwaniem, ale jestem jak Rottweiler. Jak już złapię, to puszczę dopiero na końcu. Trudno powiedzieć, że w Polsce, bo wiesz, zastanawiałam się dzisiaj, przecież mogłam, ja nie, dzisiaj wracam do Rzymu, nie mogłyśmy to zrobić z Rzymu. Bo co? Tu takiego polskiego. Ściana. Ale to był taki, moim zdaniem, ten minimalistyczny klimat, który też oddaje twój charakter, więc cieszę się, że się tak spotkałyśmy w tym miejscu. Nie wiem, czego ci życzyć na nowy rok, więc życzę ci, żebyś miała przyjemność z robienia rzeczy, na które warto poświęcać czas i energię. O, po prostu. Dziękuję ci serdecznie. A ja tobie życzę spokoju ducha i pewności siebie też bym chciała to poczuć, bo to tak nie do końca wygląda, nie? Ale takiej pewności, że jesteś na prawidłowej drodze. Dziękuję. Cześć, kochana. Cześć, całuję, papa. Pa. A za dzisiaj bardzo dziękuję, fajnie, że piszecie komentarze, dziękuję za subskrypcję i za wszystkie łapki. Trzymajcie się naprawdę porządnie w te grudniowe dni, bo łatwo nie jest, ale nigdy się nie poddawajcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.